Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że dzisiaj się tutaj widzimy na K47. Dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie. Mamy bowiem historyczny też moment w Nowym Sączu. W naszym mieście pojawił się z wizytą prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, a to niecodzienne wydarzenie, pan Cezary Kulesza. Przywitajmy go brawami. Jest z nami także dyrektor Biura Zarządu PZPN-u, pan Piotr Szefer. Witam serdecznie. Pozwoliłem też sobie na podest zaprosić głównego wykonawcę naszego stadionu, firmę Blackbird, pana prezesa Jana Kosa. Witam oczywiście, chwileczkę, tyle żeście wytrzymali, wytrzymamy jeszcze. Witam oczywiście wszystkich kibiców, witam prezesów spółek, witam wszystkich VIP-ów, witam przede wszystkim radnych miasta Nowego Sącza, tych, którzy mnie po prostu wspierają w tym dziele, bo wiecie o tym, że złych ludzi mamy niewielu w Nowym Sączu, ale oni są bardzo aktywni i bardzo czujni. I w tym miejscu pragnę od razu powiedzieć, że mamy kredyt, że mamy pozwolenie na budowę, że mamy na dzień dzisiejszy już częściowy odbiór tego, co jest zrobione przez Straż Pożarną, przez Sanepid i w tym tygodniu będziemy prawdopodobnie zapraszać komisję, która mam nadzieję, że z PZPN-u, która dopuści ten obiekt jeszcze w tym sezonie do gry, tak żeby tych kilkanaście meczów rozegrać oczywiście tutaj przy K47, i zdobyć, mam nadzieję, tyle punktów, żebyśmy zaskoczyli Ekstraklasę. Tak jak powiedziałem, wiele osób nam źle życzy. Ostatnio się ktoś interesuje naszym kredytem. Na pewno nie po to, żeby nam pomóc. Ale jest wiele osób, którym chcę podziękować za to, że trzymamy się razem, że budujemy i zmieniamy Nowy Sącz i robimy to właśnie także dla Sandecji, także dla sądeckiego sportu. Dziękuję tym wszystkim, dziękuję panu prezesowi za to, że wspiera mnie. Dziękuję bardzo radnym miasta Nowego Sącza, dziękuję bardzo kibicom, od których czuję to wsparcie i energię. Poprosiłem pana prezesa firmy Blackbird, aby przelał na deskę kreślarską to, co mam w głowie. Mam nadzieję, że ta wizja, którą Państwu dzisiaj chcę pokazać, wizja, o którą poprosiłem, aby taka powstała, również spotka się z Waszą akceptacją. Zwróćcie uwagę na bryłę stadionu. Od początku chciałem, żeby to była bryła zamknięta, żeby wszystkie trybuny były kryte, żeby światła były już najnowszej generacji i oczywiście, żeby padła ta magiczna liczba 8111 miejsc. Dziękuję tym, którzy wierzyli od samego początku, a ci, którzy uważali, że ściemniamy, to mogą się dzisiaj popatrzeć, że jesteśmy w trakcie. To są oczywiście pierwsze kroki, ale one się dzieją naprawdę. Dziękuję także generalnemu wykonawcy, który naprawdę tą budowę prowadzi szybko, tak jak żeśmy ustalili. Wkrótce będą tak szybkie ruchy tutaj wykonane, że niektórym oko zbieleje. I dalej będzie swędział ten pewien otwór, który mam nadzieję spędzi ich dzisiaj. Sandecja jest jak jedna pięść i taka będzie zawsze. Bardzo proszę o prezentację wizualizacji. Thank you.
Powołałem specjalny zespół, który od poniedziałku będzie przygotował całą procedurę tak, żebyśmy doszli do tych marzeń, do tego, żeby właśnie tutaj taki obiekt 8111 krzesełek powstał. Dziękuję tym wszystkim, którzy mi pomagają i proszę oczywiście Was cały czas o wsparcie. Jak widzę takie rzeczy, to po prostu mam ciary. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy tutaj na takim obiekcie cieszyć się ze zwycięstwa Sandecji. Panie Prezesie, bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję Panu Prezydentowi za zaproszenie na jakże piękną prezentację. Cieszy mnie jako Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, że tak piękny obiekt powstanie w tym miejscu. I życzę jak najszybszego powrotu do Ekstraklasy Sandecji. Naprawdę, bo na takim pięknym obiekcie trzeba grać na tym stadionie, jak Ekstraklasa. Także, Panie Prezydencie, życzę jak najszybszego powrotu do Ekstraklasy i kibicom również. Dziękuję bardzo. Dziękujemy takich życzeń, żeśmy się spodziewali od prezesa. Cieszę się, że taka postać zagościła do Nowego Sącza. To pokazuje dobrą współpracę z PZPNN, to pokazuje to wsparcie dla takich klubów jak Sandecja ze strony pana prezesa Cezarego Kuleszy. Jeszcze raz naprawdę bardzo dziękuję. Liczę na dobrą współpracę. Jestem przekonany, że tak będzie, bo sama jego obecność tutaj pokazuje, że warto współpracować, że warto rozmawiać. Szanowni Państwo, również chciałbym poprosić o głos wykonawcę stadionu, prezesa Jana Kosa, ponieważ wszyscy wiemy, że bardzo angażuje się w całą budowę. Myślę, że nam powie o najbliższych tygodniach tutaj na budowie. Witam serdecznie wszystkich. Cieszę się, że wszyscy się zgromadzili na tym nowo budowanym stadionie. My tu stoimy z prezydentem, z prezesem na podniesionej murawie 1,20 m. Na całym terenie 3 hektarów został ten teren podniesiony i powstała ta piękna murawa. Dlatego mamy murawę w stylu europejskim. W takich standardach ten stadion ma powstać. Ja dziękuję panu prezydentowi Bochenkowi, który jest tutaj na trybunach, który razem wykonuje ze mną ciężką pracę, no bo my jesteśmy od roboty. Tyle. Także cieszę się bardzo, że mogłem taką prezentację przygotować, jeżeli wszystko będzie zaakceptowane, jeżeli to wszystko pójdzie w dobrym kierunku, jesteśmy w stanie popchnąć tą inwestycję do przodu. A od poniedziałku powstaje trybuna B, chciałem powiedzieć. To jest cała tajemnica. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze młodzież się tutaj pobawi na tej nowej murawie węgierskiej, bo przywieziona z Węgier. I też mam nadzieję, że wkrótce rozegramy tutaj pierwszy mecz Sandecji. Dziękuję wszystkim za przybycie. Oczywiście ten materiał pojawi się na moim profilu facebookowym prezydent Ludomir Handzel. Będzie można go spokojnie jeszcze raz przeglądnąć, zobaczyć jak będą wyglądały poszczególne trybuny, oświetlenie, parkingi. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia wkrótce na meczach, a dzisiaj mam nadzieję, że 3 punkty. Dziękuję bardzo.